Mamy takie trzy gwiazdki, ale mogę też powiedzieć, że mam jedną grupę gwiazdek. Trzygwiazdkową grupę gwiazdek. Co to oznacza? Jeżeli powiem, że mam jedną trzygwiazdkową grupę gwiazdek, to co to nam mówi o ilości gwiazdek, które mamy? Mamy jedną grupę gwiazdek, w której to grupie znajdują się trzy gwiazdki. Czyli mamy raz, dwa, trzy gwiazdki. Równa się trzy. To jest nasza trzygwiazdkowa grupa. Teraz, żeby było ciekawiej, wyobraźmy sobie inną sytuację. Wyobraźmy sobie, że mamy dwie takie trzygwiazdkowe grupy. Ile mamy w tych dwóch grupach razem gwiazdek? Mamy dwie grupy, każda po trzy gwiazdki. Albo możemy spojrzeć na to inaczej i powiedzieć, że mamy 3 i 3. Czyli 3 dodać 3, co jest równe razem 6. Jedna grupa trzygwiazdkowa to 3, trzy, a dwie grupy trzygwiazdkowe Czyli 2 trójki, to razem 6 gwiazdek. Teraz zróbmy coś jeszcze ciekawszego i zmontujmy 3 trzy takie trzygwiazdkowe gwiazdkowe grupy. Ile to razem będzie? Mamy 3 grupy po 3 gwiazdki, czyli 3 dodać 3, dodać 3, mamy 3 trójki. Tu mieliśmy 2 trójki, tu mieliśmy 1 trójkę. 3 dodać 3, dodać 3, to razem 9. Możemy je policzyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Albo możemy je policzyć trójkami. 3, 6, 9. Myślę, że widzicie już, do czego zmierzamy. W takim razie kontynuujmy zwiększanie ilości naszych trójgwiazdkowych grup. Zamówmy 4 grupy trójkowe. Ile to będzie? 4 razy 3: 1, 2, 3, 4. Mamy 4 grupy po 3 gwiazdki w każdej i zapiszemy to tak jak poprzednio: 4 razy 3, czyli to samo co 3 dodać, 3 dodać, 3 dodać, 3. Zauważcie, mamy 4 trójki: pierwsza trójka, druga trójka, trzecia trójka, czwarta trójka, pierwsza, druga, trzecia, czwarta trójka. Jeżeli zaczniemy dodawać trójkami, to będzie 3, 6, 9, 12, czyli równa się 12. Teraz chciałbym was zachęcić, żebyście w ten sam sposób kontynuowali zwiększanie ilości grup. Żebyście policzyli, ile to jest 5 razy 3, 6 razy 3, 7 razy 3, 8 razy 3, 9 razy 3 i na koniec 10 razy 3. I mogę Wam coś podpowiedzieć. Nie musicie zawsze rysować wszystkich tych gwiazdek, chociaż dobrze jest wyobrażać sobie te ilości. Widzieliśmy, że 4 razy 3 to 4 trójki, 5 razy 3 to będzie w takim razie 5 trójek. 3 dodać 3, dodać 3 dodać 3 dodać 3, dodać 3. co równa się 3, 6, 9, 12, 15. Zachęcam Was, żebyście wszystkie te zagadki rozwiązali, jak skończycie oglądać ten film.